Jesteśmy w Parku Grabiszyńskim, proszę Państwa, no i tak jak wczoraj wspominałem, tworzy się tu kałuża. Woda z Grabiszynki przedostaje się do Parku Grabiszyńskiego. No i mamy tu takie małe podtopienie. No nieraz się to już zdarzało, proszę Państwa. Woda w Ślądzie się podnosi, no i tutaj oczywiście ta Grabiszynka, strumień też się podnosi, proszę Państwa, co jest zjawiskiem występującym co kilka lat. Ale rzeczywiście jest to dosyć rzadki widok. Woda przedostaje się też tutaj, na drugą stronę tej drogi betonowej. Oczywiście wylewa z koryta Grabiszynki, proszę Państwa. No tutaj rzadko tak widywałem takie podtopienie po tej stronie. Natomiast tutaj bliżej Jazu, no to bywało przez ostatnie lata. No, kilkukrotnie miało miejsce takie podtopienie. Mam na myśli oczywiście ostatnie kilkanaście lat. Jestem w Lasku Oporowskim, no i mamy tutaj przesiąk pod wałami, woda stoi. Wczoraj jeszcze tego nie było, proszę Państwa, ale poziom Ślęzy dzisiaj dużo wyższy niż wczoraj. No i proszę Państwa, rzeka Ślęza powolutku przybiera. Prognozy, widziałem, nie są zbyt optymistyczne, ale no myślę, że
nie będzie aż tak źle. Oby, proszę Państwa, oby. Na razie no brakuje jeszcze dużo do stanu z 97 roku, przynajmniej tutaj na obszarze Oporowa, Grabiszynka i sąsiednich tutaj osiedli wzdłuż rzeki położonych, proszę Państwa. Nie wiem jak jest bliżej Odry, tam niestety nie byłem, ale tutaj to jest jeszcze daleko do Korony Wałów. A jak będzie, to zobaczymy. Oby ta woda szybko opadła, proszę Państwa, i żeby się tutaj żadna katastrofa nie wydarzyła. W 97 roku woda była rzeczywiście już bardzo wysoko. Tutaj Lasek Oporowski był podtopiony dosyć mocno, pamiętam. Na większości swojego obszaru był podtopiony, ale teraz no, te podsionki są takie, powiedzmy, symboliczne. I oby na tym się skończyło, proszę Państwa, ale no kulminacja chyba ma być jutro albo dzisiaj wieczorem, także zobaczymy co to będzie. No tutaj widzimy dosyć rzeczywiście szeroko rozlane wody Ślęzy. Różnica od wczoraj jest wyraźna. No i tutaj mamy wodę podsionkową w Lasku Oporowskim. Natomiast nie jest to w żadnym wypadku żadne przerwanie wałów, to nie jest też żadna cofka z jakiejś tam instalacji burzowej, czy z jakiegoś przepustu, czy z jakichś innych budowli hydrotechnicznych lub z powodu jakichś zaniedbań. To są takie przesiąki pod wałami, które tutaj wielokrotnie występowały w przypadku przyboru wód. Także tak mniej więcej to, Szanowni Państwo, wygląda. No do Korony Wałów jest tutaj bardzo jeszcze dużo. Oczywiście wały nie są wszędzie jednakowe, ale myślę, że nie powinno się nic stać, przynajmniej tutaj, oby się nigdzie nic nie stało. Natomiast w 97 roku osiedle Oporów, osiedle Grabiszynek, no nie były zalane. Owszem, były jakieś podobno delikatne wybicia kanalizacji, natomiast ja tego akurat nie pamiętam. I poza właśnie podsionkowymi wodami to nie było żadnych obszarów zalanych. No, i mamy Ślęzę. Szeroką Ślęzę, piękną, ale groźną, proszę Państwa.